Dzień dobry, dzień dobry. Dotarliśmy dzisiaj do Wąchabna i słuchajcie, spotkaliśmy akurat panią Sołtys, po sobie przychodziła, no to stwierdziliśmy, że porozmawiamy troszeczkę na temat tego, co się dzieje za naszymi plecami, a za naszymi plecami jest no piękne społeczne wydarzenie. Dzień dobry pani Sołtys. Witam. Co się wydarzyło? No, zagospodarowaliśmy ten teren, on był planowany już w naszym funduszu sołeckim, na ten rok zaplanowaliśmy, ale wzięłyśmy udział w konkursie Zboruj Inicjatyw Oddolnych i wygrałyśmy na ten właśnie skwerek, wygrałyśmy ten konkurs na kwotę 1500 zł i dlatego to jest zagospodarowane. Były tutaj przedtem drzewka iglaste, które już parę ładnych lat były i po prostu wyglądały kiepsko i stwierdziliśmy, że to jest taki punkt w centrum naszej wsi. Wszyscy jeżdżą w czasowicze, goście, którzy nas odwiedzają, więc chciałyśmy tutaj coś zmienić. No i właśnie to jest ta zmiana. Z krzewów iglastych takich drzewek powstały takie oto różnego rodzaju krzewy, trawy, róże i takie różne inne krzewy, nie? No świetnie. A co na to, proszę powiedzieć, co na to bocian, bo to tak naprawdę jest pod gniazdem bocianim. On jakoś zareagował, czy jeszcze go nie było? Już go nie było, więc nie wiemy, jak zareaguje, jak przyleci na wiosnę, więc mam nadzieję, że mu się spodoba, no bo wszystkim okolicznym przyjezdnym i mieszkańcom to się podoba. No myślę, że jemu też się spodoba. No, będzie ich więcej. Też tak myślimy. Drodzy Państwo, Wąchabno jest jedną z trzech miejscowości, które dostało dofinansowanie w inicjatywach oddolnych. Bardzo się cieszymy. No i oczywiście życzymy kolejnych wspaniałych planów, jeśli chodzi o Wąchabno. Mam nadzieję, że takie są. Są już takie? Mamy plany. Już mamy zakupione drzewka i krzewy i następny teren będzie obsadzany na dniach. Bardzo się cieszymy. Wszystko jak to wyjdzie i wszystko będzie pokazywane na naszej stronie na Facebooku Sołectwo Wąchabno, więc zapraszam do oglądania. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Drodzy Państwo, jesteśmy w Tuchorzy, przy szkole podstawowej w Tuchorzy. Jak Państwo widzą, jest gwar, jest pięknie, głośno, jest jesiennie, tam gdzieś daleko jesienne porządki, tutaj dzieciaki, szkoła i oczywiście ogródek miododajny, bo to jest to miejsce, które tak naprawdę chcieliśmy dzisiaj odwiedzić. Miejsce, które powstało w ramach projektu Inicjatyw Oddolnych Pracowni Boruja. Jak Państwo wiedzą, mamy teraz jesień, więc tak naprawdę ten ogródek przyniesie swój rezultat dopiero w okresie wiosenno-letnim, ale już kwitnie, już jest pięknie, już jest cudownie i mi się wydaje, że tak naprawdę posłuży mieszkańcom, którzy mogą tu przyjść, odpocząć. Mam nadzieję, że również będą tu jakieś dodatkowe ławki, żeby było pięknie i cudownie i fantastycznie, żeby można było tu przychodzić z całymi rodzinami, do czego serdecznie zapraszamy. To właśnie na takich kwiatkach, jak tutaj Państwo pięknych, żółtych widzą, będą siadały w przyszłym sezonie letnim pszczoły, aby robić to, co do pszczół należy, czyli po prostu zapylać, drodzy Państwo, zapylać i przenosić ten pyłek, i zabierać ten pyłek i robić piękny miód smaczny. No i tego sobie Państwu życzymy. Jesteśmy w dębowym zakątku w Belęcinie. Bardzo serdecznie Was zapraszamy, żeby wejść do tego dębowego zakątka. Trzeba przejść przez magiczne drzwi. Państwo zobaczą, jakie one są piękne, magiczne, baśniowe. No to idziemy. Drodzy Państwo, wchodząc do tej przestrzeni, takiej parkowej, bardzo, bardzo leśnej, bardzo dębowej, idziemy ścieżką, która została przygotowana przez sołectwo. Idziemy po prawej i po lewej stronie, mamy też posadzone różnego rodzaju rośliny, krzaki, krzewy. To tak naprawdę wszystko rozkwitnie wtedy, kiedy przyjdzie wiosna, przyjdzie lato, przyjdzie nowy sezon ciepły. I zbliżamy się do wspaniałego dębu, bardzo wielkiego, bardzo starego, podejrzewam. Trochę się nam złamał, ale na szczęście nie cały. I drodzy Państwo, to jest chyba serce tego miejsca, w którym się znajdujemy i do tego punktu właśnie zmierzamy. Żeby objąć taki wielki, wspaniały dąb, na pewno będzie potrzeba bardzo, bardzo wielu ludzi. Trudno mi powiedzieć ilu, ale no, 5 osób nie wystarczy z pewnością.
Tu za mną znajduje się wspaniałe drzewo. Właściwie można powiedzieć, że to już nie jest drzewo, to jest okno na przyrodę, na świat. Zupełnie coś innego, zupełnie w oddali. Wygląda bardzo, bardzo ciekawie, bardzo magicznie. To właśnie te wszystkie rzeczy mogą Państwo zobaczyć w dymowym zakątku, który powstał w ramach inicjatyw oddolnych konkursu pracowni Boruja. I na ten temat więcej opowie Wam prezes fundacji, pani Agnieszka Zdunek. Inicjatywy oddolne, czyli takie inicjatywy, gdzie zbiera się lider i kilka osób zaangażowanych w jakieś działania, mają pomysł na to i chcą to działanie zrealizować. I czasami nie mają po prostu pieniędzy, czasami nie mają takiej osoby, która by im podpowiedziała, co można zrobić. Dzięki temu, że Fundacja Inspirator, która działa przy pracowni Boruja, dostała dofinansowanie w ramach programu FIO, czyli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2020 roku, udało nam się pozyskać też pieniądze dla tych właśnie inicjatyw oddolnych. Mieliśmy do rozdania cztery takie mini granty po 1500 zł. Trzy z nich były dla naszej gminy, czyli dla gminy Siedlec. I to były najróżniejsze inicjatywy. To było założenie ogrodu przyjaznego pszczołom. To było uporządkowanie terenu pod gniazdem bocianim, tak żeby można było tam sobie siedzieć i po prostu miło spędzać czas. To był dębowy zakątek, czyli ogarnięcie, posprzątanie i posadzenie też roślin w starym parku w Belęcinie. To były też warsztaty pieczenia chleba już w Róży, w sąsiedniej gminie. Także inicjatyw było mnóstwo, ale najważniejsze było to, że zgromadzili się tam liderzy, czyli osoby, które miały pomysł i chciały coś zrobić, a dookoła nich zgromadziły się osoby, które również chciały coś zrobić. Ja mam nadzieję, że to jest tak naprawdę początek dopiero tych takich inicjatyw oddolnych w gminie Siedlec i też tutaj w pracowni Boruja, bo nie ukrywam, że tutaj mamy dużo pomysłów i miejmy nadzieję, że te inicjatywy oddolne w przyszłości nie będzie ich tylko 4, ale będzie ich 14, 40 i też na trochę większe kwoty niż 1500 zł.